Trzymam tutaj Bartek. A dzisiaj mamy. Jak ty się nazywasz? Bebop. Fly. Czy tworzenie latającego szela to dobry pomysł? Ojej, ile tu portów jest. Dobra, deploy the machine. Complete. What is your code name? For the mission, the code name is pilot. XD. Okej. Okay. Ma. Co to znaczy za słowo w ogóle? Manewr, okej. Okay. Czas schwycić to z haku i wrażone urządzenia odzyskaj te flagi, prześlij je poniżej, upewnij się, że używasz swojego kryptonimu. Upewnij się, że wdrożyłeś maszynę, masz połączenie z TryHackMe VPN. Okej, okay, mam. Root, user. Dobra, ciekawe. Skan był niesamowicie długi, a wykryło dwa porty. SSH i Telnet. O, to jest ciekawe. Dobra. Przechodzimy sobie tutaj. Zatem... co ja mam zrobić? Dobra, jesteśmy pilotem, tak? Pilot. Nie ma żadnego FTP, nie ma nic, no to... weźmy sobie telnet. Login. Pilot. Bez hasła się udało. Działają tu... aha. Aha, Boozy Box. A co to jest? Jak ja tego nie znam. Bazi Box, przepraszam. Bazi Box, Bazi. Moja angielska by mnie zajebała w tym momencie gołymi rękami. My English teacher could kill me. Now. Jest takie coś w ogóle tutaj? Jest takie coś. Nigdy o tym nie słyszę. Co to już? To jest wyzwanie? Okej, okay. Quiz. What is the low privilege user? Pilot. What was the binary file user to private escalation? Busy box. What service was used to gain in shell? Ciekawe. To co było użyte w takim razie? Ha, nie, może źle rozumiem pytanie. Moment. Jak to przetłumaczyć? Jaka usługa została użyta do uzyskania początkowej... A, dobra. Tak. Telnet. What operating system does on the drone run? Tak. Closing words. Bip to pokój oparty na dronie parod Bebop i czerpie inspirację ze wspomnień DEFCON, Gnome. Okej, okay, może to obejrzymy sobie? Nie obejrzymy sobie tego? Koniec. Okej. Okay. Nie będę dawał oceny. Dziękuję za uwagę i na razie.